A wtedy padał deszcz. Kto to śpiewał? Wilcy. Wilk. A opowiecie, opowiesz, tato, o koncercie wilków w Sandomierzu? No to zwarcie miało. A to wujek był. Wujek był. Wujku, co się stało z... Nie odbył się koncert, bo miało po prostu, gitara miało zwarcie i go poraziła, i poraził go prąd. Aha. I po prostu się nie odbył koncert wilków, tak. Tysiące ludzi przyjechało do Sandomierza. To był tam początek lat 2000. Koncert wilków w Sandomierzu. No to wielki szał. Cała starówka ludzi. Dygotali. Zakątki starówki były zapełnione ludźmi z dalekiej zagranicy. Nawet przyjechali. No i ludzie czekają. Godzina, dwie. Wokalista, nie będę nazwiska wymieniał, pan Robert. Ale nie z Cieszyna. Robert Gawliński, no każdy go zna, więc mogę powiedzieć. No i nie pojawił się, no i okazało się, że właśnie tak jak wujek wcześniej mówił. Typowej sławy, po prostu wykonawca. Dokładnie, muzyki rock, pop. No gitara go kopnęła i przebicie było. Z tym, że niektórzy widzieli, jak było wleczone też. Czyli są dwie wersje. Znam człowieka, który widział, jak czubkami od lakierków pan Robert po prostu drapał bruk sandomierskiej starówki. Więc są dwie wersje tych wydarzeń. A jeszcze, wujku, powiedz, a propos wyświetleń, wcześniej opowiadałeś coś, że dlaczego ludzie... Wyświetlenia właśnie spadają, oglądalność. Ponieważ w niektórych sytuacjach to już jest po prostu tak, że ogląda się i to już po prostu się nudzi. Dokładnie. I przestają. I przestaje się oglądać. Oglądać tego. I to jest tak samo, jak i musisz kobietę zmienić. A po ilu latach, wujku, proponujesz? Nawet i po roku. Ja słyszałem taką wersję, jeden pan mówił, starszy pan, starszy ode mnie. Ja już mam 60 lat, a on miał 65 lat. Ale na jeden bok. Może być na jeden. Powiedział mi tak, ile ty masz lat? No mówi, już mam 60. To ty już powinieneś zmienić kobietę. No to właśnie. A ja mówię, dlaczego? Bo tak się należy. Facet po 60 musi zmienić kobietę. To taka jest prawda. No i okazuje się, on zmienił. O! I co się dzieje? Wylądował na Wyomingu. Nie będę już zdradzał szczegółów, dlaczego. Aha, no rozumiem. No może... taki dziadek do młodej kobiety. No. No i ile? Może być. Znam takie przypadki, Karol Strasburger na przykład. Parę miesięcy. I może. Jeszcze. Słuchajcie. Młodyga. Parę miesięcy i facet wykończony. No i gdzie się znalazł? A to ja znam takiego chłopa, co się 50 lat nie mył i się raz umył. I co się stało? I co się stało? I skóra mu zleszła. Spięty. I umarł. No. I jeszcze wziął. Co on zrobił? Wziął i umarł. To tylko się nadaje do prasy. I do Teleekspresu. Do Teleekspresu Marek Sierowski, DPS. Nie, ja jestem po prostu teraz zaskoczony. Podziwiam wujka, jak on ma szeroką wiedzę. No, to jest szerokie horyzonty. Ale to ja myślę, że to jest doświadczenie życiowe. Oczywiście, to jest życiowa, książkowa. Nie książkowa, tylko życiowa. Życiowe. A wujku, ja słucham takiego radia, Radio Leliwa. A ty jakiego, wujku, słuchasz radia? Ja właśnie słucham też, ale Radio Żeliwo. chyba to jest Radio z Żeliwa. Z Żeliwa. Prawdziwi złomiarze słuchają Radio z Żeliwa. Polecam serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia z Żeliwa. Radio to nadaje z miasta Tarnobrzega. O! Do którego my jeździmy na pchle. Targi. Jest jeszcze też i Sandomierza. No, można też tam odsłuchać te częstotliwości. Tak. Kod podaje 27600. Tak, tylko trzeba właśnie podać ten kod.